Witajcie na kanale. Dzisiaj będziemy przerzucać układ BGA z jednego miejsca do drugiego, z jednego komputera Renault Nissan do drugiego komputerka. To jest układ mikro BGA. Komputerek jest po wypadku chyba. Jest strasznie płyta główna pogięta. Popatrzcie. Gdzieś na shortsach wrzuciłem już taką zajawkę. Tutaj macie obudowę. Też troszeczkę pojechana, że tak powiem. Ten trzyrdzeniowy procesor Infineona będziemy sobie przerzucać. Zrobię to chyba z ręki. Zamontuję ten kondensator, bo to jest kondensator w takiej obudowie plastikowej. To może być pewnego rodzaju problem dla mnie przy montażu tego układu w tej drugiej płycie, no ale zobaczymy. Na początek spróbuję go, ten kondensator tutaj wypiąć, bo on jest na takim zatrzasku. Ten kondensator oczywiście jest złomem. Proszę, jak tu ładnie poszło. 140 mikrofaradów na 270 V. No nieźle. Kądziorek też wgnieciony. Resztki tutaj rdzeni w podławikach. Trochę się tego tutaj wysypało. Nas interesuje, tak jak mówiłem, ten układ. Co teraz? Podgrzejemy sobie laminat hotem z tej strony. Podlejemy go fluxem, ten układzik. Ściągnę go po prostu z ręki. Nie będę go nawet na prehiter kładł tego kompa. Hot ustawiany na 400 stopni. Prawdopodobnie to jest wszystko lutowane spoiwem ołowiowym i powinno to bardzo ładnie pójść. Mam nadzieję. Dobra, to do roboty. Chocik się musi ustawić. No i na spokojnie grzejemy sobie laminat. Nikt nas nie goni. W tym miejscu jest układ, więc grzejemy tutaj. Podejrzewam, że nie będzie z tym problemu większego. Wstępnie to podgrzeję. Teraz sobie odwrócę płytkę. Zadam sobie fluxa. Nie za dużo. Trochę z tej, trochę z tej. Szkoda, że tutaj nie ma znacznika na płycie. Będzie troszeczkę problem z umiejscowieniem zakulowanego układu na innej płytce. W tych komputerach, ja już taki komputerek robiłem kilkanaście razy. Wszystko niestety robi się na czuja. Dobra, teraz druga strona grzejemy. Spokojnie. To jest gruby laminat. Płyta musi nabrać po prostu energii. Ale mówię, przy tym lucie tutaj, przy tym spoiwie, jeżeli to jest spoiwo z zawartością ołowiu, cynku, to nasz układzik zaraz powinien tutaj ładnie zejść. Będę to widział też po kondensatorach obok. Te kondensatory się łatwo poddają, czy nie? Równie dobrze może być to lutowane ze spoiwem ołowiowym. To będzie troszeczkę gorzej. Odnoszę wrażenie, że to jest jednak bez ołów. No to zmienia postać rzeczy. Już sobie pościągałem tu parę kondensatorków. Wygląda, że to jest spoiwo z zawartością ołowiu. No ale niestety, laminat jest gruby. Układ zaraz zacznie nam pływać. Mam nadzieję. To wszystko naokoło jeszcze trzyma. Solidne luty. Płytka aż się troszeczkę naprostowała od tej temperatury. Korzystam aktualnie z innego mikrofonu. Takiego doczepianego. Dajcie znać, jak jest dźwiękiem, czy jest ok, czy jest gorzej. Bo nie jestem pewny. Robiłem sobie takie małe testy i było ok, ale nie wiem, jak to będzie z tym dźwiękiem po wrzuceniu na YouTube'a. Patrzcie, ale trzyma dziad. Ale trzyma.
albo jest przyklejony, albo po prostu mamy do czynienia po prostu z bezołowiem. Ja stawiam na to drugie, ale myślę, że zaraz tutaj nam układzik ładnie się podda. No uwaga, zaczyna coś się dziać. Powolutku. Z tej strony. Układzik dochodzi. Już nam tutaj pływa pięknie. I gotowe. Po zdemontowaniu co będziemy robić? Będziemy kulować ten układ. Będę musiał ściągnąć to stare spoiwo za pomocą spoiwa z zawartością ołowiu, a potem będę kulował układ kulkami z zawartością ołowiu. Nie będzie to bez ołowiu. Niestety tutaj okazało się, że to jest spoiwo z bezołowiowe, twarde. Myślałem, że to pójdzie lepiej. Sam demontaż. Widzieliście. Demontowałem układ ze starej płyty z tak zwanej ręki. Myślałem, że to pójdzie ładnie, zgrabnie, fajnie. A troszeczkę się nad tym namęczyłem niestety. I zobaczcie, jak nam to ładnie idzie. Lutownica rozgrzana na 290 stopni, nie za mocno. Mam lutownicę z grotem T12, ona bardzo ładnie tutaj przewodzi ciepło, temperaturkę. Teraz do akcji wkroczy plecionka. Plecioneczka, ona ma w sobie również topnik w postaci takiego proszku. Bardzo dobra marka, zaraz wam powiem. Chemtronic zdaje się. Kupiłem taką rolkę 30-metrową. Teraz te wszystkie materiały poszły do góry strasznie. Rolka może kosztować około 200 zł albo więcej. Tak samo się to tyczy również wszystkich takich rzeczy jak fluksów, narzędzi. Wszystko podrożało niestety. Ok, mamy oczyszczony układ. Plecioneczka to jest Hemwig. Chemtronics oryginalne. I teraz co? Szmatka nasączona alkoholem. Układ tu sobie trafi. I po prostu czyścimy ten układ. Stary topnik tutaj, ten zgrzany topnik tu na pewno zejdzie. Powoli, delikatnie czyścimy. Co teraz? Układ posmarowałem topnikiem, cienką warstwą. Przykleiłem sobie go do takiego sita. Sito jest brudne. Ja to sito często używam jako podstawki pod układy BGA. Wyczyściłem je trochę alkoholem, ale te zabrudzenia są po prostu tak wgryzione, że nie dałem rady tego doczyścić. Przykleiłem go taką taśmą aluminiową, odporną na temperatury. I słuchajcie, to jest uniwersalne sito. Ja niestety dedykowanego sita do takich układów nie mam, nie posiadam, więc będę musiał sobie radzić tak. Stworzę takie korytko tutaj z kartki papieru, nasypię tutaj kulek i pędzelkiem te resztę kulek wymiotę. Zostaną te kulki, które będą się opierały na układzie, a potem z ręki będę po prostu grzał ten układ. Kulki nam osiądą. Oczywiście tam, gdzie nie ma padów, trzeba będzie wydrapać te kulki, usunąć je mechanicznie albo po prostu pędzelkiem nasączonym alkoholem. Potem się wyczyści ten układ i po wyczyszczeniu będzie po prostu gotowy do montażu. Potem oczywiście zajmę się tym komputerem, tym docelowym komputerem samochodowym. Tam trzeba będzie bardzo delikatnie podejść. Trzeba będzie ten kondensator zdemontować tamten. On tutaj jest na klipsach. Tamten prawdopodobnie wygląda identycznie. No i oczywiście układ będę osadzał za pomocą maszyny BGA. Sam prehiter przynajmniej użyję, a z góry chyba użyję po prostu hota. Nie wiem, czy hota, może górnej grzałki tej mojej maszyny. Dobra, to do roboty. I co, wykonałem taką łódeczkę. Położę sobie tutaj to sitko.
Jeszcze tutaj to drugie sito z tym moim układem. No, kulki wyglądają 0,5, może 0,45 damy. Nie, 0,5 damy. Nasypimy tu kuleczek i zaraz go zakulujemy. Kulki 0,5. Nasypię sobie tutaj. Pędzelek, zwykły pędzelek taki do malowania farbkami, to że ja mam taki mięciutki pędzelek. Staram się go poszukać. Coś takiego. Taki już sfatygowany. A spokojnie wystarczy. Pierwsza faza to takie rozprowadzenie. Te kulki po prostu mają nam tutaj w każdą dziurkę tu wpaść. Reszta musi nam się stąd usunąć. To jest akurat prosta sprawa, zakulować taki układ. Ważne, żeby nam tutaj podwójnie nie powpadały. No i tyle. Teraz będziemy grzać sobie to hotem. Teraz tak. Mam takie padziki. Zwykłe podkładki owinięte folią aluminiową. Ale wystarczą. Wyciągnę ten układ z tego mojego korytka. Kulki sobie później zsypię. Nic się nie zmarnuje tutaj. Położymy sobie na tym padzie. Zaraz tutaj obraz przybliżę, żebyście widzieli dokładnie, jak ja to tutaj hotem ogarnę. Temperaturę sobie ustawię na, myślę, nie wiem, 350 stopni. Układ powinien wytrzymać spokojnie. Nie grzeję go temperaturą 400 stopni. Oczywiście tak, sito może mi się troszeczkę wygiąć. Z tym, że nie na tyle, żeby to coś zmieniło. Nadmuch troszeczkę zmienię chyba na 30 litrów. Może nawet mniej. 25 litrów. I od góry sobie tak grzeję spokojnie, powolutku. Światło może poprawię z tej strony. O. No i już grzeję. Grzeję. Te kulki w miarę szybko osiądą, bo one są... Są kulki ołowiowe. Dawno nie kulowałem na takim sicie układu. Będzie widać to, czy te kulki się już rozpływają. Zobaczycie zaraz, jaki jest efekt. Trochę czasu trzeba dać. No spokojnie. Zaraz dojdą te kuleczki. O, już coś się dzieje. Nie zawsze jest kolorowo, czasami trzeba dłużej pogrzać. Myślę, że wystarczy. Wystygło to trochę i popatrzcie. Odklejam sobie tą tasiemkę. Oczywiście układ pewnie będzie się trzymał trochę. No i co? Część kulek się nie przylutowała. Trzeba będzie to poprawić niestety. Widzicie? Te kulki odpadły. Ale nie ma tragedii. Ręcznie to po prostu uzupełnię i zobaczcie, jak to ładnie schodzi. Tu, gdzie nie było padów, po prostu kulki odpadają. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście będą jakieś poprawki, już widzę. Te kuleczki ładnie tu odpadną. Widzicie? Zawsze jest jakiś niedolud, zawsze coś... To znaczy, że też zależy, jakiego fluxa używamy. Ja używam tego RMA7 tutaj teraz, do tego BGA. No generalnie sprawdza się ten flux. Wcześniej używałem Ortona Browna. Ale myślę, że to RMA spokojnie sobie tutaj poradziło. Usunę resztę tych kulek naddatkowych i ręcznie po prostu dokuluję te braki. Oczywiście już bez sita. Sita nam nie będzie tu potrzebne.
bo ten rząd jeszcze był pusty. Tak, dokładnie. One się tak trzymają delikatnie, trzeba tutaj pomóc im po prostu. Ten rząd tutaj właśnie, o proszę bardzo. I po chwili nam się tutaj ładnie cały wzorek ukaże. Trzeba też pamiętać, żeby żadnej kulki nie zostawić. Dodatkowo, bo potem się przesunie i będzie afera. Gdzieś nam tam zrobić zwarcie. No, trzeba dogrzać układ. Jeszcze tutaj nam, tutaj kulka nie doszła. Tutaj przygrzejemy to. Tu mam nadal jeszcze pustą kulkę. O, proszę bardzo. I widzicie, mamy prawie cały układ zakulowany. Tu trzech nam brakuje. I resztę trzeba po prostu dosztukować. Niestety tak czasami bywa. Takie jest życie. Tutaj macie widok pod mikroskopem tego układu. Dosztukujemy sobie tutaj kuleczkę. Jedną w tym miejscu. I w tym miejscu trzy kulki. Jest taka robota troszeczkę, taka dłubanina, ale nie chciało mi się ściągać wszystkich kulek, żeby tutaj to poprawiać i od nowa tu walczyć. Zrobimy to tak, z ręki, hotem, delikatnie. Myślę, że się uda, nie będzie za dużych problemów. Mam nadzieję, że mi się te kulki tutaj nie połączą. Nie chciałbym tego. Dobra. Kulka musi trafić na swoje miejsce, tam troszeczkę poprawię. Ogólnie wygrzejemy cały układ jeszcze raz. Nie wygląda to ciekawie, ponieważ tu są resztki fluxa. No ale spokojnie, myślę, że sobie dam radę. Wstawię sobie temperaturę na 270 stopni. W kadrze możecie zobaczyć węża od mojego hotaira, także no niestety takie mam warunki. Jedziemy. Pierwsza kuleczka, zobaczcie. Grzejemy. Nawiew na 25 litrów, także delikatnie. Ta pierwsza kuleczka powinna nam w miarę szybko tu wskoczyć na swoje miejsce. Może zmienię tutaj nadmuch z drugiej strony. No zobaczcie, jak ładnie wskoczyła, widzieliście. I teraz walczymy z tą stroną. Ale tu widzę, że flux spowodował, że dwie kuleczki się do siebie zbliżyły za bardzo. Może zrobię to pojedynczo. Tu tego fluxa po prostu za dużo dałem. Najpierw działamy z tą jedną kulką, spokojnie, powoli. Może ja to obrócę po prostu. O. Elegancko załapiemy, a potem po kolei dorzucimy kuleczki. Widać, jak to gorące powietrze tutaj wypływa z kota. No maleńka, wskakuj. Op, widzicie? I teraz po kolei jeszcze te dwie. Potem całość zalejemy fluxem i poprawimy po całości. No i jedziemy te dwie ostatnie. Myślę, że to w miarę fajnie pójdzie. Resztę materiału chyba stawię sobie na jutro. Będę musiał zdemontować ten drugi procesor z tamtego komputera. Popatrzcie na te kuleczki, dokładnie. O, już tam się osadziły. Super. Fajnie. Układ gotowy. Nówka używana jak od Chińczyka.
Pewno by się nie powstydził takiego zakulowania. Cud, miód, malina. Okej, mamy zakulowany układ. Teraz na blat trafia docelowy komputerek. Oczywiście te wkręty tutaj trzeba będzie odkręcić. Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy tutaj jakiegoś elementu SMD nie ma. Bo tutaj, żeby doprowadzić do takiej sytuacji otwarcia takiego komputera, to trzeba zdemontować silikon, który znajduje się z drugiej strony. Jestem ciekaw, czy to zostało odklejone. Proszę bardzo, zostało to odklejone. Płytka wygląda dobrze. O tym silikonie mowa. To wszystko jest na ten silikon poklejone hermetycznie. Dobra, nie wygląda to źle. Zdemontuję ten kondensator. Mam nadzieję, że on jest na wcisk. Że to nic innego. To nie jest przelutowane. To jest chyba na mocny wcisk. Nie jest to lutowane. Chyba. Nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. Słuchajcie, udało mi się jedną stronę tutaj już podważyć. Tutaj puściło. I teraz ta druga strona. Podkładam pęsetkę. O, idzie, widzicie? Delikatnie podważam. A dlaczego delikatnie? Bo tam pod tym są te cholerne elementy SMD. Proszę. Są takie po prostu piny, takie noże, które wchodzą w laminat. Super, że mogłem to zdemontować. Bo tutaj będzie dosyć wysoka temperatura w tym miejscu. Mam nadzieję, że te dławiki mi tutaj nie pospadają na maszynie do BGA. Chyba się zdecyduję obkleić to aluminiową taśmą dla bezpieczeństwa jednak. Żeby nic takiego nie nastąpiło. Z pochwaleniem się demontażu przez poprzednika tej płytki, to się pośpieszyłem. Zobaczcie, to jest krawędź tego komputera. Tu mamy jeden układ. Tu mamy drugi układ. Tu mamy trzeci układ. Zobaczcie. Tutaj zostało coś wyrwane. Prawdopodobnie to jest kondensator lub rezystor. Na szczęście mam dawcę. Będę musiał tutaj wlutować element. I w tym miejscu zostały dwa elementy, że tak powiem, kolokwialnie wycięte. Tu będzie prawdopodobnie rezystor jakiś. Tutaj też. Tutaj będę musiał te elementy po prostu uzupełnić. Niestety. Tutaj jeszcze dostała płytka trochę, ale to damy radę. No ktoś tutaj działał siłą. No niestety, ja już kiedyś taki komputerek próbowałem otwierać. I to się zgadza, niestety, to tak mocno trzyma, to trzeba grzać. A ta krawędź jest najbardziej narażona na uszkodzenia. Reszta wygląda w porządku. Chyba, że coś jeszcze znajdę po drodze. Mam nadzieję, że tu nic innego nie będzie. Jakiegoś fuck-upu. Bo moje zadanie polega po prostu na przerzuceniu tego procesora Infineon Tricore. Zunifikowany procesor. No dobra, muszę uzupełnić te elementy SMD, niestety. Dodatkowa robota. Słuchajcie, uzupełniłem te elementy SMD, które tutaj, nie wiem, czy będziecie widzieli, tu w tym miejscu. Może poprawię światło. Trzy kondensatorki to były. Oczywiście kondensatorki uzyskałem ze starej płyty, tej po wypadku. Płyta już została przygotowana do demontażu tego procesora. Dlaczego to wszystko tu folią owinąłem? A to dlatego, że kiedyś już robiłem taki komputer i jeden czy dwa dławiki mi po prostu z drugiej strony prehitera odpadły. Wiem, że to bardzo dużo energii zabiera, przez to płyta nie będzie się tak grzała, jak bym chciał.
ale myślę, że nagrzeje płytę gdzieś do 150 stopni, 120 i za pomocą hot aira spróbuję ściągnąć ten procesor. Nie będę uruchamiał górnej grzałki, a może to zrobię górną grzałką, zobaczymy. Jak widzicie, płyta trafiła na preheater. Rozgrzewa nam się. To jest temperatura na układzie, na laminacie jest około 100 stopni. Zaraz przestawię sobie ten czujnik na laminat, bo powinien być na laminacie, nie na układzie, jak to niektórzy robią. No i co? I będziemy to demontować. Podgrzeję płytę główną do 150 stopni, przełożę sobie na biurko i potem spróbuję ten układ ściągnąć, żeby to miało ręce i nogi. Nie będę tutaj używał górnej grzałki, chyba że tak zrobię, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Słuchajcie, grzeję teraz nagrzaną płytę, ściągniętą z maszyny. Zdecydowałem się to zrobić po prostu ręcznie, potem. Już układzik nam pływa, przynajmniej z tej strony. Widzicie? Spróbuję go po prostu ściągnąć teraz. Op! I do góry. Gotowe. Ok, układ jest demontowany. To jest ten stary układ. Ten oryginalny. Płyta została wyczyszczona. Jest gotowa do montażu nowego układu. Tu oczywiście damy cienką warstwę fluxa, ale to później. Płyta trafi z powrotem na preheater. Ok, słuchajcie, mamy 134 stopnie na laminacie. 134, 135, zależy w którym miejscu. I układ będziemy osadzać za pomocą hota. Na hocie mamy 345 stopni. Poczekamy na następną fazę. Ja zaraz włączę fast reflow. Jak widzicie, ściągnąłem te ekrany naokoło, bo miałem zamiar to grzać górną grzałką w maszynie, ale zrobię to za pomocą hota. To jest mały układ, więc nie chcę tutaj całości grzać. Ok. Grzejemy sobie układzik z góry oczywiście. Wydmuch na 30 litrów, czyli bardzo delikatnie. Będę widział, jak układ zacznie siadać. Temperatura nie za wysoka. Będzie to pewnie tutaj zaraz. O, zobaczcie, już tutaj układzik nam siada. Chwilę musi to potrwać. Proszę bardzo, i gotowe. Płyta wystygła, wyczyściłem ją. Tak to wygląda. Zobaczcie. Fabryka. Ja to jeszcze pod mikroskopem sprawdziłem sobie te kuleczki, czy one ładnie tutaj osiadły. Ostatnią rzeczą, jaką tu zrobię, to wepnę ten kondensator, którego wcześniej wypiąłem. Zobaczcie, to nie jest lutowane, to jest po prostu na takich nożach, jak wam pokazywałem. Kładzie się go po prostu na te swoje miejsce, na te otwory. No i po prostu trzeba go wcisnąć. Jedna strona, druga strona jest poza obwodem. Te noże po prostu się zagłębiają w laminat. Cyk, cyk. Musi to być mocno wciśnięte, bo wiadomo, że to pracuje w samochodzie. To są wstrząsy i tak dalej. Ok, kondensator jest na miejscu. No i cóż, płyta wraca na swoje miejsce do obudowy. Prawdopodobnie właściciel sobie będzie musiał jeszcze oczywiście i pewnie to zrobi, zakleić tu wszystko tutaj silikonem, bo komputer musi być w tej obudowie wodoodporne, wilgocioodporne. Ok, wchodzi to czy nie wchodzi? Czy ja to dobrze składam? W ten sposób. Przykręcę delikatnie te trzy wkręty, bo i tak będą rozkręcane.
Nie będę dokręcał na maksa tego. Swoją drogą, zobaczcie, jakie toporne śruby, żeby laminat przykręcić, nie? Bardzo toporne śruby. I cóż. Na tym się skończyła moja rola. Właściciel tego komputera będzie musiał sobie sprawdzić sprawność tego. Ale powiem wam szczerze, że już kilkanaście takich komputerów zrobiłem. Żaden nie wrócił, wszystkie działały. Po prostu nie mam możliwości przetestowania tego. To dostaję od firmy, która też naprawia laptopy i czasami zdarzają się takie sterowniki i takie komputery. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się. Hejka.